My w terapii obejmujemy naszymi oddziaływaniami nie tylko dziecko, ale całą rodzinę, czyli i rodzeństwo, i rodziców. Ponieważ tego typu niepełnosprawność, jaką jest autyzm, zmienia radykalnie życie całej rodziny. I nasze oddziaływania idą z jednej strony na prowadzenie terapii dziecka, wsparcie rodzeństwa, ale też wspomaganie rodziców. Bo to rodzice są cały czas obciążeni, odpowiedzialni za funkcjonowanie swojego dziecka. Przy też niewystarczającej ilości ośrodków, często sami w domu prowadzą różne formy edukacji czy terapii z dzieckiem. Dowożą i dzieci na różnego typu zajęcia. Często zastępują rówieśników, organizują też czas wolny, bo jest to duży problem związany z nieumiejętnością organizacji sobie czasu wolnego. Często muszą towarzyszyć też dzieciom w szkole, ponieważ dzieci potrzebują takiego asystenta, a ciągle nie są u nas też realizowane takie świadczenia dotyczące asystentów osoby niepełnosprawnych. I tak jak kiedy rodzina i rodzice mają zdrowe dziecko, to w okresie nastoletnim ono chce coraz więcej samodzielności. To jest taki naturalny proces, że rodzice mają coraz mniej takich funkcji opiekuńczych. Tak w przypadku rodziców, którzy wychowują dziecko z autyzmem, często jest tak, że wraz z jego rośnięciem te obowiązki się zwiększają. Stąd właśnie rodzice się aktywizują, zakładają organizacje pozarządowe, bo patrzą w perspektywie całego życia dla swojego dziecka. W Polsce przepisy stanowią, że osoba z autyzmem może uczyć się do 24 roku życia, ale co potem? Aktualne na przykład warsztaty terapii zajęciowej, które były tworzone z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, nie dają takiego wsparcia osobie z autyzmem, jakiego ona często wymaga.